Boston Stack, o tutaj, o. Ale masz zegarek. Dosłownie kucnąłem palcem. Roli, roli, gana, To jest twój zegarek, przez całą mordę. Oni wiedzą, że ty masz Uranusa, nie wiedzą. Nie, nikt nie wie. Dobra. Aha. No. Siema aha. Widzowie. No, zamknij łeb. Siema widzowie, kupiłem samochód. No way, kolejny. Kto by się spodziewał? Jest ze mną standardowo Poseidon. Zamykam łeb. Jak widzicie, nie bez powodu jestem na tle Uranusa. To jest Uranus elektryczny. To jest Uranus elektryczny Poseidona. To był Uranus elektryczny mój. A tu jest kolejny mój elektryczny Uranus. Kupiłem takiego. Skąd ty ten prąd kradniesz? No właśnie, trzeba go zatankować prądem trochę. Nie gadaj, że rozładowany jest. 30% ma. To... Można cały dzień oblecisz. Można go naładować prądem i się od razu napiszę do Admiego. Widziałem, że był przed chwilą jeszcze, tylko że nie na stanowisku pracy. Pewnie na kopce siedzi. To będzie można... Ani, a jaki tu motor? Chyba 1.8. Tylko ja muszę to sprawdzić. Dobra, to ty tam w międzyczasie... Jezu, żeby oficjalne przekazanie kluczy Poseidonowi. I widzowie... Kolejny klucz dostałem? Tak. Bo nie mamy na tym. Jest aha. Ważna sprawa. Trzeba dobić 3000 słów przed prezesem. A że... Czekaj, muszę odpalić operę. W ostatnie 28 dni tylko 35% osób oglądających kanał jest zasubskrybowanych, więc dajcie suba, a ja piszę do Adymiego. Się skończyło. Dziękuję. Czy ile on miał w niku? Tunerzy. Adi... Się skończył dzień dziecka, widzę, nie? Siem, ja zaraz na tunera podjadę, swokok. Aha, ze mnie się kurwa śmiejesz, jak nie ma odcinka albo tego, że jak coś piszę, to czasami sobie czytam na głos. A co przed chwilą zrobiłeś? Kiedy będę tak to miał no co teraz przed chwilą? Będę miał to udokumentowane. Widzicie, widzowie, bardzo dobrze, że nagrywa te odcinki ja dla was. Będę miał przynajmniej na niego haka teraz. Śmiał się ze mnie ostatnio. Kiedy niby? Ej, mam zarąbisty pomysł. I to sprawdziłem, tylko nie dokładnie, ale kiedyś jak mi się będzie nudziło, to sprawdzę to dokładnie. No. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę. To Lisek zrobi z tego albo z tamtego oto Uranusa, którego już posiada, pierwszego 2-2 elektrycznego Uranusa na sobie. Bez kitu, no. Bo, można bo teraz jak jest możliwość, to ten. To może tamtego tego wcześniejszego, bo tamto chyba jest piąty na serwerze. No inny jest na lampie chyba, nie? Tak. Na wiśniowej. Tak. No. Bo tak teraz se wpadłem, mówię, na ten pomysł, bo mówię, przecież teraz dodali, że już jest możliwość powiększania tych elektrycznych. No. O, właśnie, możemy też zrobić ankietę, widzowie, jak się czujecie z tym, że pojazdy elektryczne dostały od taką funkcję. Fakt to, że już jakiś tam czas temu, wiadomo, i w ogóle. Ale to nie jest ważne. Ważna jest dla nas wasza opinia, ponieważ już trochę czasu minęło. Uważacie tą zmianę za plus czy za minus? Bo w moim odczuciu to teraz trochę zabawne, bo tak jak zawsze, znaczy przynajmniej jak się grało sporą ilość czasu na serwerze, to zawsze jak się szło byle gdzie na kopalnię albo ten się poruszał ten temat, to zawsze tylko było elektryki weźcie, przestańcie, przecież to kupicie, to przecież wartości nie ma, bo nie można ulepszyć silnika, to elektryka to tylko za połowę ceny można i w ogóle. I zawsze się ludzie śmiali, że przecież to nie będzie miało wartości w ogóle. A tu taki klops. No. Plus jeszcze darmowe paliwo masz to naprawdę. To jest zajebiście. Nie, no tak, no. Dlatego to mnie ciekawi, jak teraz ludzie się na to bardziej zapatrują, nie? Bo wiadomo, że byli tacy i tacy zwolennicy, ale... Ciekawe, no. A, bo jakie są uczucia? Powiedziałem o tym. Montujemy upatrujeczkę dzisiaj na biednie, bo został tylko jeden bonik na upy, a buty nie będę montował. Kolorów felg też nie mam zamiaru zmieniać, więc dzisiaj na biednie, bo mam tylko 120 koła. I no. I jeszcze chciałem coś powiedzieć, ale już zapomniałem co chyba. A, i te stacje mieliśmy sprawdzić jeszcze, bo... A no ta, bo dostałem nowy ten. Trochę nie grałem i nie wiedziałem, że są w ogóle nowe stacje jakieś. Nowy interior po prostu, to. Nie nowe stacje.
A. No, co się zatrzymało? Chyba, nie wiem, nie sprawdzałem, ale ten, no na pewno interior się zmienił, że wygląd tak podczas tankowania i w ogóle. On ma w AP? Tak, on nie ma w AP. Nie ma tu. Re. AP. Jestem. Ty na pewno tu? Mhm. On nie ma tutaj! Przecież nie pracuje, widzisz? A. Kurde, bezrobotny już jest. A prezes dalej ma dat downtown. Ja nie mogę. A mówi, że nie gra. Przyjechał. Ej. Wjeżdżamy. Montujemy za darmo i uciekamy stąd. Up 3. Bo darmo... darmowe. Dziena, tyle. To jeszcze mu dam. Daj kasę 30, dam mu 300. Masz. Na paliwo. No i gitara. Ale bryka. Ty czekaj, teraz zrobimy tak, że to i minus 3. O, no i teraz ty można jeździć. Zajebiście. W końcu to jakoś wygląda. A na tej stacji chyba było tylko LPG, nie? No tak, ale ty i tak podjedziesz, zobaczysz sobie. I wygląda tutaj tak samo, ale no to i tak nie zatankuje na razie, jedziemy na tą drugą, dalszą. O. No ale i tak, nie wiem czy jak masz elektryczny, to będziesz mógł... A nie, będziesz mógł, bo to masz pak tego. Masz ten 5 litrów. Mi się popierdzieliło, bo myślałem, że w ogóle ci nie wiesz, nie wyskoczy. To zapomniałem, że tu i tak masz. Jest benzynka. I tak... Dawaj, skacz. Nie patrz. Cięć. Ale drodzy widzowie, to był piękny, znaczy no, teleport. Jo! Ale fajne. No. I teraz można kartą wreszcie płacić też. No. I lewy alt można zablokować. Tak, no. Aby zakończyć niż shift. Zacząć, możesz zablokować pistolet, pójść się załatwić i wrócić. No. Co jest przydatne, ponieważ sprawdzałem, kiedyś się śmialiśmy, jak robiliśmy testy. Chyba jak aplikacja transportowa wchodziła. Tylko tego nie było na odcinku, bo robiliśmy to dla siebie takie te pomiary. Że zatankowanie pełnego baku gazu chyba 7 minut trwało. Nie, czy tam 3,5 minuty chyba. Nie, no chyba aż tyle to nie. No, gazu jak trzymałeś i butlę miałeś największą, 75. 7 minut czy 8 minut trwało ładowanie na pewno tego samochodu elektrycznego od 0 do 100, bo też robiliśmy takie pomiary. Nie, tego nie liczyłem, ale wydaje mi się, że trochę za dużo 3 minuty, coś daje tak z 2. Słuchaj, możemy to łatwo sprawdzić. Jaki samochód mam? Mało paliwa już. Tak, ja mam dużo samochodów z małym ilością paliwa, ale w każdym ja mam bak 35. Nie, no coś 2. Mi się wydaje, że na pół, ale mówię, no niepewnie nie jest. No, ale to na pewno mi się gdzieś w głowie ubiło, że 7 minut około się ładował samochód od 0 do setki, tylko też nie powiem wam na jakim samochodzie, ale chyba na Uranusie to sprawdzaliśmy przed. I tam trzeba by było zobaczyć jaka bateria. Nie ma szans. A ładował! Nie ma szans. No od 0 do 100? Nie ma szans. To się tak średnio mi się daje, że jest 1% na 2 sekundy albo na sekundę nawet jest. No może nie na sekundę, ale na dwie sekundy maksymalnie 3. Jedź na ładowarę! Jedź na ładowarę! Ile masz? 22%. No dobra, nieważne. Zobaczymy, ile się lody. Co? 58 mam. Aha, u mnie pokazuje, że masz 22% baterii. Ale skam, widzowie! To może dlatego on ma też ten zbugowany. Ty, a czekaj, weź wysiądź, ja wsiądę i zobaczymy, czy ten. I skoczy te 21. Pum, pum, pum. Ciekaw jestem. Ale nie, serio mówiłeś, że 50? No tak, 57. Ale jaki skam! Nie zaktualizowałeś się po prostu. Jak jechaliśmy, to mi normalnie spadało. Od 31 startowaliśmy spod bazy. No tak, ale tu będziesz się naładować. Jak czekaliśmy, jak pisane tunera wtedy, co ty stałeś, co mówiłeś o tym, że, że gada mi ten i pisze. Na czym on się niby naładował? No na ładowarce tu na lewo. A to my... A, bo ja na tabie byłem, dlatego. Dobra. Ja nie wiedziałem nawet, że ty tu podjechałeś.
Dlatego nie zajarzyłem. Spadaj, głupku. Nie no, idziesz do bana. Dobra, czekaj. Jezu, podjechaliśmy nawet nie dzień, dlatego taki pewny siebie jesteś, hum i farafa. No tak, no przecież stałem tutaj i pisałem wtedy tego. Nie dam się zbejtować Rombana, myślałem, że trzasnę, ajajaj, szkoda. No, a czy coś ciekawego się dzieje? Ej, to teraz się jeszcze szybko ładuje. Ej, teraz to, ej, bez kitu, ja teraz nawet widzę, że to faktycznie jest tego. Nie, nie ma nic. Tylko faktem, ile tu jest bateria? A nie wiem. Trzeba było zobaczyć na ten, za chwilę zobaczę. No, ja już idę sprawdzić. Ale ciekawe. Ale w ogóle mam 9 gwiazdek, to już nie zrobię atlasowania. To no ciekawe, jak tam z tankowaniem. Jak się ogólnie tankuje, mi się wydaje. Może przy... Ale pewnie nie wiem. Czuję, bo źle wpisałem swój nick zamiast loginu. Aha, Uranus, okay. Ten ma baterię, już ci mówię. 150. No to mała. Aha, dobra. 43% dobił do 100 w minutę. To... Kurczę, nie mam potwierdzonych informacji. Śmiałbym szczerze twierdzić, że skrócili czas. No chyba, że 7 minut to liczyłeś LPG 7.5 i bug 90, to wtedy tak. A może, bo może to wtedy ten, jak Blinek jeździł tym sułtanem na transportowym. No wtedy w to jestem w stanie uwierzyć, że tyle było. To może mi się potem... Ale i tak, kurde, minuta? Mi się wydaje, że musieli... Musiałbym jeszcze, wiesz co, sprawdzić, ile miała baterii ta... Jester ile miał, jak miałem. To wtedy bym był pewny i bym ci powiedział na pewno, czy coś szmiglowali. Mm. Ale teraz to szybko mi się bardzo wydaje. Ja dalej miałem 53-57%. A teraz się jeszcze ten. O Jezu, nie zgasiłem. Ale to też jest zabawne i to też jest anomalia, tak której chodzi. Dalej nie naprawili, że jest elektryczna i dalej ten dym. Trzeba by było przełączyć. No ma benzynę, ale jest na elektryku, ale... No ale jak już przełączył i przełączył, to by już nie tego, nie dymi. No tak, no ale... Sprawdzaliśmy to też. Dobra, a teraz przynajmniej się prezentuje ładnie, fura. I jak oceniasz mój zakup? No, że ściągnąłeś kolor od mojego, tylko ci nie wyszedł. Ja nie robiłem nawet kolory, nic nie zrobiłem z samochodu oprócz patryki. Tak samo tutaj, tutaj to w ogóle już nic nie zrobiłem. Taki kupiłem, taki stoi. No słuchaj, no podobał ci się... Ja myślę, że ty w pewnym momencie otworzysz wypożyczalnię, kurde, Uranusów. Po prostu. No proste. I tak to się skończy, no. A wy możecie otworzyć to fajne okienko na dole, dać suba i nie wiem, i zostawić suba z dzwoneczkiem. I zostawić łapkę w górę, to wtedy Lisek zrobi 2-2 pierwszego Uranusa elektryka na serwerze. Tak, od tego tutaj, o. Jeżeli to prawda, bo dalej tego nie sprawdziliśmy w 100%, ale te strony, co trzeba było, sprawdziliśmy. Tak, także... Więc wielki nawias. Do kiedyś. Dobre pożegnanie. Nie wiem, kiedy będzie film następny. No, to za rok. No, nie, to, na święta. To szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt. A nie, w sumie szkoła się za chwilę zaczyna. To coś wam może nakręcimy jeszcze. Dokument for life. Jak zbieramy zeszyty do szkoły. No, więc cóż. Ustnie kalam, macham i... I co? I pa pa! No powiedz no! Nie, pa pa! Pa pa! No, co robisz? Ty nie skończyłeś nagrywania, nie. Ja się nie dam. Dobrze wiem, co ty teraz, a potem będę na ostatnim urywku tam wcięty, że dokończy i będzie, że znowu ja taki zły i w ogóle. I spierdalam!